dostać. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie, na kolejnym odcinku. Słuchajcie, nie bójcie się, ponieważ dzisiaj robimy pewien challenge. O, ucho mnie spędzi. Robimy konkurs. Dostań się z więzi. Przed nami 5 rund i zwycięzca wygrywa 500 zł. Także ty mówisz, no, 500? No ale jeżeli ja wygram, to nie stracę, nic nigdy nie zbiera, ale jeżeli wy wygracie, to 500 dostanie osoba, która wygra. Ja za to walczyć. Także przed nami 5 rund i pierwsza runda, musimy wydostać się po prostu z folii. Kto pierwszy dostanie 3 punkty, druga osoba dostaje 2 punkty oraz ostatnia dostaje 1 punkt. Dobra, uwaga. 3, 2, 1, stop! No to co? No niestety teraz. Dawaj, wydostaj się. Jak ty to zrobiłeś? Jak ja to wymyśliłem w ogóle, że jak zrobię tak, to... Co teraz? No oddał udarki. Jeszcze nogi. Ej, jak już nogi pójdą, ej, to w sumie nie będzie takie proste. To zrobisz jeszcze. Ej, zostaw, ja muszę sam. Nie da się. O. Jak to wygląda? Smacie. Niestety, pomyliłem się w obliczeniach. Nigdy nie byłem dobry z matematyki. Dobra, mamy to. Słuchajcie, to dopiero była pierwsza runda. Przed nami jeszcze są, jak widzicie tutaj, lina, łańcuch. Na samym końcu zrobimy oraz taśma. Taśmą też się zwężemy, zobaczymy, czy taśmą będzie w ogóle łatwiej niż na przykład folią. Dobra, więc słuchajcie, punktacja wygląda tak, że ja dostałem 3 punkty, Wojtek dostał 2 punkty oraz Trello 1 punkt. Niestety, ale to nie koniec konkurencji. 3 rundy przed nami jeszcze i teraz będziemy robić konkurencję z czym, Dominika? Z liną. Nasza prowadząca? Z liną. Także teraz związujemy się liną. Zobaczymy, kto tym razem będzie najlepszy. Tutaj ja nie będę mógł gryźć się. Możesz spróbować. Liny nie przygryzę. Nie da rady. Nie, nic. Tak czy nie wiem, tak. Znaczy naszą drogę. Tu. Przy. Nie wydostaniamy się za p***. Noc. Jaka konstrukcja. Słuchajcie, na film Piotrek wydał 350 zł, także subskrybujcie. Jak mi żyła wyszła. Dobra, więc słuchajcie, przed nami druga runda. Lina, zasady dokładnie takie same, kto pierwszy dostaje 3 punkty, a pozostali punkt mniej po prostu. A jest punkt pocieszenie? Nie ma, jak zostajesz ostatni. Dominika dostaje za każdą rundę punkt pocieszenia. Jesteście gotowi? Tak. Ja... To będzie łatwiejsze niż folia, nie? Może mi się wydaje, że chociaż nie wiem. Od ciebie zależy. Nie, no mi się wydaje, że będzie... Jak się czujesz, Wojtek? W porządku, ale gorąco mi już trochę mi krew nie dochodzi do rąk. Dobra, słuchajcie, tak, swoją drogą, nie róbcie tego w domu, zaczynamy. Uwaga, 3, 2, 1, start! Ja nie mam żadnej taktyki, totalnie. Ja też nie. Kurde, pan! Wojtek się... Ja jest to proste! To jest... Co? Co? Dobra. Jedziemy! Okej, się chyba niż folia nawet. Kolejna runda, co myślicie w ogóle? To było łatwiejsze czy trudniejsze niż folia? Dla mnie w sumie była dziwniejsza na pewno niż folia. Jakby do folii miałem miałeś taktykę, miałem taktykę do folii. No. Wymyśloną. A tutaj nie wiedziałem totalnie, co mam zrobić. I szczególnie najgorsze było w tym momencie, kiedy już rozwiązałem ręce i się okazuje, że tej liny nie da się tak zdjąć w ogóle. Mnie z rękami było łatwo, ale miałem... Ukoszę ręce. O kurde, ty też masz ładny zegarek masz. Dobra, słuchajcie. No to co? 3 punkty dla mnie, 2 punkty dla Wojtka po raz kolejny i trial znowu jeden. Brawo, Piotrek! Ale jest... Jedziemy! Kolejna runda, czyli... Taśma. Dobra, słuchajcie, przed nami trzecia runda. Tym razem jesteśmy związani taśmami, jeżeli chodzi o punktację. Ja mam 6 punktów, Wojtek ma 4 punkty, oraz Trello ma 2 punkty. Jak na razie, ale oczywiście może być wciąż remis. Tak naprawdę każdy z nas może zremisować, każdy z nas może wygrać. I co? Zaczynamy. Więc 3. Chwila.
Dobra, to będzie cięższe. Tu jest problem, to duży. Ja to w Polsce widzę. Na końcu! Tak to nie pójdzie. O! Ale boli. Ale się skleiła! No! Weź go, przytrzymaj! Jest! Jest! O fuck, ale to nie koniec, no jeszcze punkty walczymy. Ale to jest troszkę bolesne. Ale to boli, to jest tak bolesne. To tak się robi. Robi się zielony, przemienia się w kolor. Jak to boli! Ej, ale nie, włosy zostają. Ale boli jak cholera. Ej, dobra, słuchajcie, powiem wam tak. Wychodzi na to, że taśma jest najlepsza ze wszystkich, żeby związać człowieka. Także to była najbardziej bolesna na pewno runda i najtrudniejsza ze wszystkich, najdłuższa. No i zostaje nam jeszcze łańcuch, także z łańcuchem nie wiemy jak to będzie. I został nam jeszcze Trello. I został nam Trello właśnie, czekamy na niego. Trello. Zaczynamy następną rundę, jeżeli chodzi o punktację. Ja dostałem teraz 2 punkty, czyli mam 8 punktów. Wojtek ma punktów 7, no a Trello ma punktów 3. 3 punkty. Czyli co, no generalnie Trello już nie może wygrać, niestety. Więc nie wiem, czy chcesz brać udział dalej jeszcze w łańcuchu? Chcesz? Tak. No dobra, to miło. To miło i pojedynek będzie tak naprawdę między mną a Wojtkiem. Czyli możemy mieć remis. Chyba, że przegrasz z Trellem jeszcze i będziesz trzeci, to wtedy Wojtek wygra. No właśnie. No. A co w przypadku, jak będzie remis? Po 250 ziko się dzieliliście? Dogrywka w jeziorze. Pół litra. Pół litra. Dobra, więc słuchajcie, przed nami ostatnia już runda. Jesteśmy związani łańcuchami. Ręce mamy z tyłu. A tutaj w ramach, jakby nam się nie udało jednak rozwiązać normalnymi metodami, no to w takim wypadku mamy kłódkę, Dominika ma klucze i coś będzie musiała wymyślić po prostu, żebyśmy się wydostali stąd. No to co? Dawajcie, 3, 2, 1. Start! To! O, fuck! Ej, udało się, myślałem, że się nie uda! Myślałem, że potrzebowali kluczy! Ja też myślałem, że bez klucza nie damy rady zupełnie. Tak myślałem. Wow! Próbowaliśmy tak po prostu, jakby zostaliśmy związani, to tak sprawdzaliśmy sobie mniej więcej, czy jesteśmy w stanie stąd się wydostać. I szczerze mówiąc, wtedy byłem pewny, że nie damy rady bez klucza. Ale jak tylko zaczęła się gra, no to wiadomo. Zaczęły się emocje i tak dalej. Słuchajcie, czyli wygląda na to, że ja dostałem teraz 2 punkty, czyli mam punktów... 10. 10. 10? 10, 5, 8. A ja 3. Czyli ty masz też 10. Ja mam punktów 10, Wojtek ma punktów 10, Trello ma punktów 4. Ale słuchajcie, czyli to oznacza dogrywkę. I dogrywka. Dogrywka to będzie co? Multum. Multum. Już gadaliśmy o tym, zwiążemy się na wszystko, na wszystkie sposoby, poza chyba taśmą. Taśmę nam brakuje. Chociaż taśmę do ręce. Ewentualnie tak. No to co? Wszystko naraz. Zróbmy to. Jesteś gotowy? No, zrób to. Ale to będzie kozak. Nie. O nie, o! Znowu to samo. Boli. Teraz jestem raperem. Ja sądzę, że to będzie akurat runda, w której nie będziemy w stanie wyjść. Tak ci się wydaje? No. Nie wierzę. Się zdaje, że potrwa dłużej, ale uda nam się. Ostatnia runda przed nami i jesteśmy związani w każdy możliwy sposób. Osoba, która zwycięży tą konkurencję, wyjdzie pierwsza, wygrywa 500 zł. Także Wojtek, no ja nic nie wygram. 3, 4, start! Dawaj Piotrek, dawaj! Dawaj Piotrek, szybko!
Dobra. Rozwiąż siebie. Nie przegryzłeś nawet tego strecha. Sytuacja. Nie, zobacz, zobacz. Byś... dałbyś ranę. Dobra. O, i zębami. Dobra, już jest git. No dobra, ale nie daj, nie widzę. Może w ten sprawy, w ten sposób. O! Da się ze wszystkiego wyjść. I teraz pytanie, czy my wiążemy za słabo? Czy naprawdę można ze wszystkiego wyjść? Ja mam starszego brata, więc jak kiedyś zostawałem z nim sam w domu. Da się mocno. Da się mocno. Są takie więzy, z których nie wyjdziesz. Dobra. Także słuchajcie, no Wojtek wygrał. No to co, lecimy wypłacić hajsik. Dobra, jest słuchajcie 18.11, bo nagrywaliśmy jeszcze jeden materiał. Ale tak jak obiecaliśmy, żeby nie było. 5 stów powinno być. Jest 5 stów. Wojtek? No. 5 stówek. Kurna, wariacie. Gratulacje, jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Gratulacje, ten człowiek, słuchajcie, nie porywajcie go. Nie ma co go porywać. Trena możecie porwać, jak już. Dobra, tyle. Dziękujemy bardzo za oglądanie, do zobaczenia z tym razem. Jesteśmy mega zmęczeni. Na razie, cześć.